Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj kolejny taki film z tego, jak coś gotuję. Dzisiaj postanowiłem, że pokażę Wam to, co będę dodawał do swoich racji żywnościowych. Będą to batony energetyczne własnej roboty. Batony, które powinny wytrzymywać długo, jeśli chodzi o datę ważności. Nie powinny się psuć i są też bardzo łatwo w przechowywaniu, gdyż można je mrozić i bardzo dobrze właśnie się mrożą. No więc tutaj kładę sobie miskę, no i dodaję potrzebne składniki. Cały przepis i składniki będziecie mieli w opisie i na blogu, ale tak mówiąc Wam mniej więcej, dodajemy około 300 g mąki, może być to jakaś zdrowa mąka, wtedy te batony też będą jeszcze dużo, dużo zdrowsze. 300 g mąki, w moim przypadku pszennej, tortowej. Do tego dodajemy płatki owsiane. Najlepiej jakby to były różne rodzaje, u mnie jest to tylko jeden rodzaj, są to orkiszowe, bardzo zdrowe, bardzo je lubię, jeśli jecie musli, to też je tam często spotkacie. Oraz szklankę cukru, najlepiej jeśli to jest cukier brązowy, nie posiadam, sobie zwykły. Wszystko dobrze musimy teraz wymieszać. Tą moją margarynę delikatnie na kąpieli wodnej zmiękczyłem, możecie je wsadzić także do mikrofali. Musimy to dobrze wymieszać. Teraz rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza na góra-dół i następnie, gdy piekarnik nam się rozgrzewa, w blaszce takiej dość wysokiej, prostokątnej na ciasta, rozkładamy papier, po to by to się nam nie przykleiło, i wykładamy około 3/4, może troszeczkę więcej, ciasta na spód i dokładnie ugniatamy łyżką, żeby nam się potem batony nie rozwalały. Teraz przechodzimy do tego, co ja lubię najbardziej, czyli dodawania składników. Na tą masę wlewamy około 500 g mleka skondensowanego, czyli taką całą puszeczkę. Ja tutaj sobie wymieszałem żurawinę, rodzynki, mak oraz słonecznik łuskany. Teraz dodaję orzeszki ziemne, zmielone, po to, aby wydobyć z nich ten tłuszcz. Po wyłożeniu orzeszków dodaję drugą porcję również tych całych dodatków i wykładamy ostatnią część naszego ciasta. Plusem tych batonów jest to, że można bez problemu je zapakować i włożyć do zamrażarki, żeby odłożyć je na pewien czas. One się bardzo świetnie mrożą i bardzo szybko rozmrażają. Ja je pakuję sobie właśnie w taki papier śniadaniowy. Wkładam w papier śniadaniowy, zapakowuję kilka ciasteczek do plecaka, no i idę w trasę. Będę testował, no i do zobaczenia oczywiście na szlaku. Cześć!